Radio. Cześć Polska, kolejna nagryweczka, tym razem z mojej okolicy z Envigado. Przyjechałem sobie tutaj na rowerze razem z moją superancką kamerką GoPro, która niestety po raz 1052 mnie zawiodła. Nie wiem, co się dzieje, bateria się rozładowuje bez przerwy, no ale mniejsza o to. Przyszedł mi do głowy temat, który pomyślałem, że warto poruszyć. Mianowicie, dlaczego moim zdaniem Kolumbijczycy i Latynosi są bardziej wyluzowani, bo mają lżejsze podejście do życia. I rozmawiałem o tym jakiś czas temu z moją siostrą i powiedziała mi, no pewnie, że nie mają, że nie są zestresowani, nie denerwują się, bo mają cały czas pogodę ładną. Jak tu się denerwować, jak cały czas słońce świeci. I coś w tym jest, plus więcej. To, co jest specyficzne tutaj w Kolumbii, to to, że w zależności od tego, w jakim mieście jesteś, taką masz pogodę. I taką masz pogodę przez cały rok. Niezależnie, czy jest to świątek, piątek, styczeń, plecień, marzec, kwiecień, zawsze pogoda jest taka sama. W Bogocie zawsze koło 15, 10-15. Medellin, miasto wiecznej wiosny. Cartagena, miasto wiecznego upału i po prostu ogień. Dlatego łatwiej jest im tutaj żyć i mniej się stresować i spinać, tak jak robią to Europejczycy. Nie dlatego, że mają ładną pogodę, że słonko świeci, tylko dlatego, że nie mają tego problemu, że goni ich czas. To, co jest fajne w naszym kraju, to to, że zmienia się pogoda i że mamy wiosnę, piękną, lato, jesień, zimę. Zmieniają się pory roku i widzisz, jak ten rok się zmienia. To jest fajne, nie przeczę, ale jednocześnie masz to poczucie, Jezus Maria, znowu kolejna jesień, znowu kolejna zima, o Jezus Maria, Boże, kolejny rok i kolejny, i kolejny. A tutaj nie masz w ogóle tego poczucia. Ja tutaj już jestem od roku i teraz uświadomiłem sobie, że jest środek lata, lipiec, sierpień, a równie dobrze mógłby być styczeń, marzec, kwiecień czy cokolwiek innego. Także nie mają tego ciśnienia, tej presji, że muszą coś zrobić teraz, zaraz, że kolejny miesiąc im tutaj upływa. Nie, po prostu żyją i są w chwili obecnej, a nie w przyszłości albo w przeszłości. I to jest cholernie ważne, że żyją chwilą obecną, a nie czekając na coś albo wspominając coś. To jest niesamowicie ważne. I druga rzecz, która też jest, też wiąże się z tym tematem, że nie są tak pospinani tym uciekającym czasem, to to, że tak długo mieszkają ze swoimi rodzinami. Tutaj rzeczą normalną jest, że masz 25-30 lat i ciągle mieszkasz z rodziną. I nie jest to tylko i wyłącznie związane z tym, że po prostu cię nie stać na to, żeby się wyprowadzić, ale to normalna rzecz, że są domy wielopokoleniowe i dzieci, dopóki się nie wyjdą za mąż czy nie ożenią, mieszkają z rodzicami, a nawet dłużej. I dlatego nie mają tego ciśnienia, że Boże, już mam 24 lata, 25 lat, 30 i jeszcze tutaj tego nie zrobiłem. Nie. I kolejna kwestia. Znam tutaj wielu 30-latków, którzy mi mówią, no za rok zacznę studia. Za rok zacznę studia magisterskie. Ja mówię, no okej, ale tu nie ma ograniczeń wiekowych w Kolumbii, żeby studiować. To jest grzeszna forma zapytania, czy nie jesteś za stary na to, żeby studiować. A oni, nie, no co ty, wiesz. Większość lekarzy tutaj zaczyna bardzo młodo, w wieku 22-23 lat kończą studia i już praktykują jako lekarze. Ale żeby zrobić specjalizację, muszą niestety zarobić grubą kasę, bo studiując specjalizację przez 3 lata, nie mogą jednocześnie pracować, więc muszą albo wziąć kredyt, albo oszczędności i na 3 lata wyłączyć je z interesu, przestać pracować i studiować. Większość z nich robi to w wieku 30 lat, także kończą studia specjalistyczne, mają 33. Więc dla nich jest to bardziej normalne i kolejny raz widać, że nie ma tej presji. Boże, mam 30 lat, jestem za stary na studiowanie, o Jezus Maria. Także i nie ukrywam, że sam miałem x razy taką presję w Polsce, że tutaj, o Boże, jestem za stary na to, o Jezus Maria, nie zrobiłem tego, nie zdążyłem tego. Tutaj tego nie ma, także to jest kolejny powód, dla którego łatwiej żyć w Kolumbii, czy tam w ogóle w Ameryce Łacińskiej, że nie mają presji uciekającego czasu i żyją chwilą obecną, a nie czekając na coś albo wspominając coś.
Także takie mądrości tutaj Antoniego zza oceanu, moja droga Polsko. Pozdro.